co ty najbardziej lubisz z polskiej kuchni? Ja bardzo lubię... Dostaliśmy na kawę, herbatkę. I dostaliśmy jeszcze... Niezła miejscowa. Wszystko na miejscu. Lakiernik, elektryk, mechanik. W pierwszym, lepszym serwisie rozpisali mi wszystko. Mam pytanie do was, moi drodzy. Kilka słów jeszcze o naszej baterii. Pamiętacie w ostatnim odcinku? Cześć, witamy was bardzo serdecznie. Cześć, witajcie. My już zbliżamy się powoli do wyjazdu z Turcji. Niestety. Niestety. Ale nie pędzimy jeszcze tak bardzo szybko, choć już zostało nam niewiele dni. To jeszcze zajeżdżamy w pewne miejsca do miasteczek, w których mamy troszeczkę spraw do załatwienia. Tak, i wiemy jak się tam poruszać, wiemy jakie są ceny i pałamy do tych miejsc taką sympatią. Ja już widzicie, poczyniłem pewne kroki w jednym z takich miasteczek, obciąłem włosy, ale zaraz wam wszystko dokładnie opowiemy. Kolejną rzeczą, którą również chcemy ogarnąć, jest serwis naszego samochodu, czyli wymiana oleju, wszystkich filtrów. No i takie zrobiłem wstępne rozeznanie. Jak wiecie, niektóre miasta są bardziej turystyczne, niektóre mniej turystyczne. No i wiadomo, że w tych takich komercyjnych jest wszystko drogie, jest tam dużo i Rosjan, i Ukraińców i te ceny poszybowały naprawdę do góry. Wybrałem sobie małe, niewielkie miasto Kumluca, gdzie zajechaliśmy i w pierwszym, lepszym serwisie rozpisali mi wszystko, ile co będzie mnie kosztowało. Jestem mile zaskoczony. Niezła miejscowa. Wszystko na miejscu. Lakiernik, elektryk, mechanik, mistrzostwo świata. Serwis Wangi 2 lata temu kosztował mnie około 1850 zł. Podobnie było rok temu w Polsce. Mniej więcej tyle samo zapłaciłem za serwis naszego auta. No a w Kumluczy powiedzieli mi 7750 lir. I tak, za olej Castrol Edge 5W30 3850 lir. To jest za 12 litrów oleju. 3 bańki po 4 litry. Filtr oleju Boscha 250 lir. Filtr powietrza Boscha 550 lir. Filtr kabinowy firmy MAN 480 lir. Natomiast filtr paliwa Boscha 1750 lir. Za serwis 800 lir. I tu jest jakaś dodatkowa opłata SP3, nie wiem czy to jest jakiś podatek, czy to co to jest, 70 lir, no ale to już jest taka kwota przy tym wszystkim, że nawet nie biorę tego pod uwagę. I w suma summarum wyszło 7750 lir. Także no, cena jest super. Natomiast w mieście bardziej turystycznym, w którym się aktualnie znajdujemy, Fethiye, na samym oleju już to by wyszło 1000 lir więcej. Bo za bańkę musiałbym zapłacić 1600 lir tureckich. Także o resztę się nawet nie pytałem. Także zrobimy to pewnie w maju albo w czerwcu. No ale przynajmniej mam jakieś rozeznanie, jak to wygląda w warsztatach tureckich. Ja nie mogłabym wyjechać z Turcji bez czajdanka tureckiego do parzenia herbaty. I po ten właśnie czajdanek zajechaliśmy do Demre. Tam oglądaliśmy, to było pierwsze miejsce właściwie, w którym oglądaliśmy, ale chcieliśmy jeszcze pojechać dalej, zobaczyć jakie są ceny, jakie są te czajniki w innych miejscach. Ale jednak tam były najlepsze, są miedziane, cynowane w środku, no bardzo dobrej jakości. Tu można oczywiście je robić oddzielnie, także to jest na tą turecką esencję, a tu jest na wodę. Więc zastąpimy nasz czajnik, który już będzie teraz tylko na ogniska, a w tym będziemy gotować sobie wodę i parzyć turecką herbatkę. W sklepie, jak pani zobaczyła, że oglądamy czajniki, no to pierwsze co, to przybiegła z herbatą. Okazało się też, że mają taką przerwę obiadową, bo Turcy bardzo to celebrują i w trakcie pracy, nieważne, w wielu sklepach to widzieliśmy, że po prostu siadają, rozkładają piękny posiłek na stole i jedzą. No, także zaprosili nas jeszcze na kawę po skończonych zakupach. Zobaczcie, jak to wyglądało. Przyszliśmy na zakupy, kupiliśmy czajnik, patelnię, zostaliśmy na kawę, herbatkę. I dostaliśmy jeszcze taką lampkę. No, potem wam pokażemy. Tu mamy czajnik i patelnię. No, zakupy w Turcji super. Przy kawie tak się rozgadaliśmy.
że dostaliśmy jeszcze łyżkę drewnianą. Pani przyniosła nam jeszcze siatę warzyw i owoców. No a pan jeszcze podarował nam lampkę. Taka trochę, no taka bardzo ekskluzywna, kryształowa, ale zaraz wam pokażę efekt. Nie wiem, czy tu będzie widać. O. No kurde, zobaczcie. Czerwone, zielone. Ona pilota, monia. Można sobie wybrać kolor, włączyć ją pilotem, ładowana na USB. No po prostu rewelacja. Spodobała nam się, szczerze mówiąc. Fajnie to wygląda wieczorem, jak jest ciemno w banie. No, także tak wygląda właśnie turecka gościnność. W Demre wróciłem do swojego fryzjera. Jak ktoś nie oglądał, jaka to była historia, to tu się pojawi gdzieś film. A i słuchajcie, spotkała mnie bardzo miła niespodzianka. Fryzjer tak się ucieszył, że po obcięciu zamiast zapłacić 130 lir, zapłaciłem tylko 100, gdzie naokoło w miastach, jak się pytałem o cenę, wszyscy mi mówili 200 lir. Doświadczyliśmy już wiele razy takiej tureckiej wdzięczności. Często po powrocie do tych samych sklepów dostawaliśmy jakieś produkty za darmo, albo jakąś zniżkę. No to jest bardzo miłe. Nie wiem, chyba dbają w ten sposób o klientów i wyrażają taki szacunek. Pokazują taki szacunek w ten sposób. Jak już Paweł wspomniał, jesteśmy w Fethiye. I jak pewnie pamiętacie, nie bardzo nam się to miasto podobało. Nie jest też najtańsze, więc nie przyjechaliśmy tu na zakupy. Przyjechaliśmy na zaproszenie Kasi, żeby się z nią spotkać i z jej polsko-turecką rodziną. Dobra, teraz się zbieramy, ubieramy, ogarniamy, bo Kasia już na nas czeka. Dobra, idziemy do Kasi. Mam nadzieję, że dowiemy się jakichś ciekawych rzeczy o Turcji, o życiu w Turcji. Popodglądamy trochę. Popodglądamy, posłuchamy opowieści. No, jesteśmy tu już 3 miesiące, ale może jeszcze czegoś nowego się dowiemy. No, mam nadzieję. Dobra, Monia, zbieramy się, idziemy. My jesteśmy już u Kasi, u Nevzata i Aili. No, gadamy sobie tutaj o Turcji trochę, teraz jeszcze trochę ich podpytamy. Zobaczymy, co oni nam powiedzą ciekawego. Ja nie wiem, Monika, czy my tak zawsze trafiamy cudownie, że do wszystkich, których odwiedzamy, którzy nas zaproszą, to zazwyczaj są to wspaniali ludzie. Oczywiście, chyba mamy szczęście, albo po prostu, znaczy no, w sumie trafiamy, mamy szczęście. Chyba macie szczęście. Trafiamy na fajnych ludzi. A to właśnie oni. A to Kasia, bardzo miło. Nevzat i Ayla. Polsko-turecka rodzinka. Tak. Co was skłoniło, żeby jednak zamieszkać w Turcji, a nie w Polsce? No, ogólnie Nevzat no to jest tutejszy. Mhm. I on tu lubi to miejsce. I chyba nigdy nie chciał się wyprowadzać. Lubi Polskę, ale no mieliśmy taki plan, żeby zamieszkać w Polsce i zostać tam. Ja chyba nie chciałam żyć w Polsce, bo nie chciałam tego pędu, który tam jest. Pogody, tak jak już wam wspominałam, nie cierpię zimna. Uwielbiam ciepło. I to też mnie skłoniło do tego, żeby jednak Ajkę zabrać stamtąd, żeby ona poznała taki spokojniejszy tryb życia. Tryb życia, dokładnie. No właśnie my tak w sumie tutaj 3 miesiące jesteśmy w tej Turcji i co mi się bardzo podoba, to ten spokój. Tak, spokój. Ayla, powiedz, jak tobie się mieszka w Turcji? Lubisz chodzić do szkoły? Bardzo. Masz przyjaciółki i ty już ładnie mówisz i po polsku i po turecku też, tak? I po angielsku słyszałem. No super, to jest dla ciebie bardzo dobrze. Na pewno ci się to w życiu przyda. Jak będziesz chciała podróżować, będziesz miała 3 języki. Byle by się nie nauczyła ode mnie, od Nevzata, bo my rozmawiamy w tych 3 językach, jak zauważyliście. Tak, ale ważniejsze, że się rozumiecie. A, to tak. Wracacie często do Polski? Ja się staram, no bo mam mamę, brata, także staram się co jakiś czas, na pewno na te święta Bożego Narodzenia, bo to takie ważniejsze święta dla nas. No na lato, bo Ajka też ma tam kuzynostwo, także no może gdzieś na ten jakiś obóz. Ten kontakt fajnie utrzymywać. No tak, tak, dokładnie. Razem. No tylko tego tu brakuje. Mhm. No i przyjaciół, tak, których też mam tam w Polsce. No to tak, skoro tworzycie mieszaną rodzinę, to jak jest w kuchni? Co najczęściej gości na waszym stole? Czy są to bardziej dania polskie? Czy tureckie? Czy tureckie? Nauczyłaś się gotować już po turecku? Czy jak to wygląda? Ja raczej gotuję po swojemu. Nevzat jest wszystko jedzący, no, lubi, tak, i lubi kuchnię turecką, no, i jakąś indyjską, ogólnie meksykańską, każdą. Także co bym nie zrobiła, to on jest zadowolony, byle by miał na talerzu.
jak to facet. A jak chcecie zjeść coś tureckiego? No idę do teściowej. No nie ukrywam. No idę do teściowej albo gdzieś jemy na mieście. Próbuję czasem, patrzę na przepisy, bo lubię też gotować, jak mam dla kogo. Kochanie. Także no też czasem coś tam podpatrzę, nie? Najlepsze co jest w Turcji to przystawki. Po turecku meze to jest coś czego no... A co ci najbardziej smakuje? Wszystko. Wszystko. Sery, bakłażany, to tam robią takie małe sałateczki. Te sosy. No, sosy, tak. To jest po prostu bomba i tego na pewno się nauczę. To jest w moim planie. Nevzat, a co ty najbardziej lubisz z polskiej kuchni? Ja bardzo lubię pierogi. Pierogi. Jeszcze barszcz taki super. Barszcz. Barszcz biały czy czerwony? Czerwony. Co jeszcze? I no, kabanosy. Kabanosy. Krakowsko. Krakowsko. I lody. A no, lody. Bardzo dobrze, naprawdę. Ale to takie lepsze niż tureckie? Polskie. Polskie. Na ginopia. Naprawdę. Ja też lubię bardziej polskie lody. No, tak. Często tutaj widzimy taki nieład na podwórkach, koło domów, czy Turcy... no dlaczego tak się dzieje? Czy po prostu Turkom się nie chce? Czy po prostu o to nie dbają, bo wolą czas spędzać inaczej? Bo my mamy właśnie taki... Tak sobie pomyśleliśmy, że to jest właśnie to, że nie obchodzi ich, co ludzie powiedzą, czy żeby po prostu robić to wszystko na pokaz, że wolą ten czas sobie spędzić na przykład na pikniku, czy gdzieś tam... Powiem wam, że nie umiem wam na to odpowiedzieć, bo ja też zawsze spaceruję dużo z Hajlą i też zawsze patrzę właśnie na te ogródki, na te takie domy. Taki trochę nieład jest. Dokładnie, tak samo u niego w rodzinnym domu. Jest tak samo, że tata ma dużo drzewek, ma kury, ma owoce, warzywa, ale tam jest zawsze taki nieład. Tak. Artystyczny nieład, my to nazywamy. Ale tato ogólnie jest pracowity. Także nie wiem, od czego to zależy. Może to jest w tej kulturze zakorzenione. Myślę, że niektórym się po prostu nie chce. Niektórzy są też biedniejsi. Może po prostu nie przykładają do tego wagi. Może nie ma takiej tendencji, że o, trzeba wszystko schować, żeby to ładnie wyglądało. Tylko po prostu tam stoi, gdzie łatwo jest. Oni też dużo spędzają, wiecie, czasu na herbacie, na kawce, na posiedzeniu, na ludziach, na spotkaniach, niż sprzątanie, nie sprzątanie, nie poświęcają tego chyba takiej uwagi temu. Chyba Turcy żyją też wolniej, tak? Tak, dokładnie. Spokojniej. Dokładnie. Tak. Bez nerwów. Tak. A kto jest w waszym związku bardziej nerwowy? Ja. Niestety ja uczę się tego i tego też chciałam się tutaj nauczyć. Takiego spokojniejszego życia, takiego, żebym ja zwolniła. Także tego bym się chciała nauczyć, żeby poświęcić więcej czasu sobie, zdrowia, rodzinie, niż jakimś tam takim niepotrzebnym zajęciom, które naprawdę są niepotrzebne. Czyli tak po turecku bardzo. Tak, zdecydowanie. Chciałbym się was zapytać o to, jak odczuwacie tą inflację, która jest teraz w Turcji. Czy czuje się to, że to wszystko zrobiło się tak drogie w tak krótkim czasie? Czuję się, bo na mniej możemy sobie też pozwolić, chociaż no ja też staram się być taka no niewymagająca, może bym powiedziała, bo umiem ze wszystkiego wszystko zrobić, umiem ale coś... Ale odczułaś, że no... Zwracasz uwagę ciężej, na to, co kupujesz, a wcześniej to było takie, że... Tak, że mogliśmy sobie pozwolić i na restaurację, i gdzieś pojechać. Teraz musimy to trochę ograniczać, bo Ajka też ma szkołę, ma dodatkowe zajęcia. Te zajęcia też oczywiście kosztują miliony. Tak jak ma taką szkołę letnią, gdzie... Powiedzmy, teraz ona kosztuje tam chyba około 11 tysięcy lirów, ale już jakbyśmy chcieli ją, powiedzmy, zarezerwować za 2 czy 3 miesiące, to będzie 18 tysięcy. Także ogólnie to są tu... takie kolonie jakby w Polsce? Coś takiego, pół kolonie takie, tak. Bo tak to będzie musiała siedzieć w domu i powiedzmy się nudzić, nie? No ale to jest odczuwalne wszędzie. Idzie się na bazar, kiedyś się kupowało tego więcej, teraz już trzeba tak... No, ograniczyć, nie? Trzeba też w sklepie popatrzeć, a to jest jakaś promocja, tu gdzieś popatrzeć, to ktoś da znać, albo trzeba od znajomych coś, powiedzmy te pomarańcze, co wam mówiłam, czy mandarynki,
czy jakieś inne rzeczy. No. No ale mimo wszystko i tak Turcy dzielą się tym wszystkim. Tak. Nie ma tak, że się coś skończyło nagle, nie. Bo tak jak my z naszego doświadczenia, no dzisiaj jak już mówiliśmy, że robiliśmy zakupy w sklepie i dostaliśmy do tego całą reklamówkę warzyw, masę owoców prezentów. I kawa, i herbata, i jakaś lampka do tego i suma summarum. No i to był taki skromny sklep, no bo to nie był jakiś, nie wiem, ogromny market czy coś takiego. Także więc... to jest piękne. Tak, Turcy mają to do tego, że lubią się dzielić, nie mają z tym problemu, tak jak w niektórych krajach, czy nawet czasem w Polsce. Wszyscy się raczej wszystkim dzielą i nawet sami czasem dzwonią, że chodź, przyjedź, mam to, mam tamto, nie super. Wiem, no także to jest bardzo fajne. To jest fajne. I pomagają sobie też, także ja tutaj nie widziałam, żeby mieć jakiś problem i się zadzwonię do jakiegoś przyjaciela, czy do kolegi, znajomego, jak on nie pomoże, to zaraz powiedzmy zadzwonię do kogoś innego i ta pomoc zawsze jest, nie? No to także, jest piękne. Tak. I nie mają problemu z pożyczaniem pieniędzy. To zawsze mnie zastanawiało, bo wymieniają się kartami, mąż mój daje numer swojej karty, no to naprawdę? Takie, gdzie u nas w Polsce myślę, że to jest nie do pomyślenia. Ja po prostu przyjacielowi daję numer karty, żeby tam sobie, nie wiem, coś kupił. Tak, widziałam już takie rzeczy, także... Nam zasiedzi cicho, a nie przyznamy się. Widziałam, jak, tylko nie pamiętam, czy to był Nevzat, czy jego kolega, wymienili się chyba prawem jazdy. Bo któryś nie mógł dostać mandatu już więcej, albo stracić prawo. A to u nas w Anglii też się zdarza. No coś i pamiętam, że gdzieś się wymienili, tak, żeby że jak kamera pomóc, złapie. Tak, pomóc koledze. Także... A właśnie, czy w Turcji też są punkty karne na prawo jazdy? Jak są kamery i zabierają prawo nie jazdy? Nie wiem, bo ja tu nigdy nie widziałam, żeby nas ktoś zatrzymał. Znaczy mnie czasem zatrzymują, bo mam rejestrację stambulską. Aha. Także widzą blondynkę, to mnie zatrzymują, ale jego nie. Aha. Także you have puan? For example, you have jeza. Uh-huh. Or you have puan? Yes, yes. About driving license. No? No? Yes, yes, we have safe. A, no to mamy. Uh-huh. No, so ile punktów? Ile you can have in here? Huh? Ile puan you can have 1940? In 1940? Well, I'm not sure. To 40. No raj, tak mi się wydaje. 40 punktów na pół przyjeżdżać. Roku. Tylko przyjeżdżać, jeździć i łapać speed kamery. Ale speed kamery jeszcze nie widziałam. Ja też nie. Wszędzie są znaki, dokładnie. Ale tak nie no widziałem właśnie. Jeszcze znaki widzieliśmy, albo takie sztuczne radiowozy. Radiowozy, tak. Znaczy straszą zamiast karać. Dokładnie. Znaczy ostrzegają, tak? Trochę straszą, trochę ostrzegają zamiast karać. To jest, mi się wydaje, że to jest dobre. No to jest dobre, oczywiście. 100, they are taking all 2 months your driver license. A, widzicie, to jest znak jest 100 i na 2 miesiące tego zabierają, jak się 100 punktów. Ja jeszcze chciałam poruszyć temat bezpieczeństwa, bo dużo ludzi właśnie ma takie, no my się czujemy w Turcji bezpiecznie, ale może tu jest niebezpiecznie, a my o tym nie wiemy, ale no nie spotkaliśmy się z czymś takim. Nie, myślę, że wszyscy co tu przyjeżdżają, raczej przyjeżdżają do kurortów, także tam to w ogóle nie ma takiej opcji, bo tutaj jest bardzo w ogóle wysoka kara za jakąkolwiek napaść, czy jakieś przestępstwo w ogóle w stosunku do turystów. Mhm. Czyli jest większa niż normalnie? Tak. Tak. No to w ogóle jest a i tak z życia policja, normalnego na mieście, życia normalnego, jakieś ja też kradzieże czy coś, bo Nevzat mówi, że zostawia samochód otwarty ze wszystkim w środku i on nie wie, co to jest, że ktoś mu coś ukradnie z samochodu. Nie, raczej się tu nie spotkaliśmy, ja też się nie spotkałam, tak jak wam mówiłam, chodzę na plażę sama z córką, i zostawiam wszystko i telefony, pieniądze, kluczyki. Poglądam, oczywiście, że spoglądam, ale ja nawet potrafię iść do ubikacji i zostawić. W Polsce bym nigdy tego nie zrobiłam. No właśnie, ja się martwię, słuchajcie, że po Turcji, wjeżdżając do Grecji albo do Europy, zostanie mi ten nawyk, bo no powiem szczerze, że... I zostaniesz bez kampera! No, że naprawdę, w Europie mieliśmy nawyk, że wszystko chowaliśmy do sejfu, zamykaliśmy, a teraz no, wszystko zostaje w szafkach i wychodzimy i idziemy. I nie, mam nadzieję, że... Ja to nawet czasem się nie boję, że jak coś zostawię w sklepie, czy w restauracji, czyś, to wiem, że oni mi to oddadzą. No właśnie, to jest niesamowite. Tak. Ostatnio zostawiłem małą końcówkę, którą używamy do tankowania wody i na drugi dzień przyjechaliśmy w to samo miejsce zatankować wodę i moja końcówka leżała na murku, odłożona na bok. Paweł zajrzał do kampera i mówi, kurczę, zgubiłem tą końcówkę. Ja mówię, tu leży. No.
No właśnie to jest to, że... Nikt jej nie wziął gdzie, no na pewno tam tankowana była woda, bo to było takie miejsce, gdzie było dużo kamperów. Dziękujemy bardzo. To my dziękujemy za odwiedziny. Naprawdę, za rozmowę, za pyszne ciasto, za rozmowy, godziny rozmów. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. Oczywiście, zapraszamy, zapraszamy. Tak, także dzięki wielkie jeszcze raz. Dziękujemy bardzo. Cóż za cudowny poranek nas dzisiaj spotkał. Słuchajcie, miejscowa okazała się po prostu pierwsza klasa. Przyjechaliśmy tu w nocy. Wczorajszy wieczorek z Kasią, z Nevsadem się trochę przedłużył. Ale było super. Dzięki jeszcze raz za gościnę. Po prostu petarda. Rozmowy nie miałyby końca praktycznie wczoraj. No gdyby czas nas nie ograniczał, niestety nas trochę ogranicza. Przyjechaliśmy, tak jak Paweł wspomniał, w nocy. Nie wiedzieliśmy dobrze, jak to miejsce wygląda. Wyglądało tak średnio, ale stało sporo kamperów, więc stanęliśmy. Ale otwieram drzwi, a tu po prostu szok. Dostaliśmy tu takie pyszności od Kasi i Nevsada, także potestujemy teraz. Mamy oliwki, miód taki domowy, oczywiście słoik jest po czymś innym. No i ciasto, przepyszne ciasto. Tak, Ajka dzięki, Kasia za to ciacho. Tak, i zapierniczki, przepyszne są. Zaczynamy naszą ucztę. No dobra, próbujemy oliwki. Oliwki robi Nevsada mama w zalewie, w solance, Kasia mówiła, ale Kasia zbiera. Z ich własnego ogrodu. Przepyszne. Rewelacja. No jeszcze chciałam spróbować, jak smakuje taki prawdziwy miód. Bo wiecie, te co się kupuje, gdzieś tam przy drodze. Nie wiadomo, czy tam jest dużo cukru, czy mało, czy może... Bardzo dużo. Wydają się smaczne. W sumie te, które kupowaliśmy, były dobre. Szczególnie ten spadziowy. Ale ten to jest po prostu... Nawet ma takie okruszki w środku. Tak, pierwszy raz coś takiego widziałem, jak Kasia lała z takiej dużej butelki nam do słoika. To był taki osad w środku, taki brązowy. Kurczę. My was przepraszamy, to nie jest kulinarny odcinek, ale... No, ale musieliśmy to popróbować, no. Musieliśmy popróbować. Języki nam uciekały, wiecie gdzie. Bardzo wam dziękujemy za te pyszne dary. Tak, no. Ja już dzisiaj troszeczkę zająłem się naszymi czajdankami. Zaraz wam pokażę, co trzeba zrobić, żeby w ogóle taki czajniczek turecki był gotowy do użycia. Powiem wam kilka słów na temat baterii, co tam zrobiłem. Czy co zrobiłem, to już wiecie, ale jaki to miało wpływ na tą baterię. Także dajcie mi tylko zjeść i zaraz do was wracamy. Nasi sąsiedzi wyciągnęli nas na zachód słońca. Znają jakąś fajną miejscówkę. Oczywiście cała rodzina pieseł za nami idzie. Zatoka robi na nas olbrzymie wrażenie, ale powoli już słonko widać. Ojejku, ale cudownie. Mam pytanie do was, moi drodzy. Czy ktoś kojarzy tą górę? Już raz w naszym filmie była, tylko że troszeczkę z innej strony. Dajcie znać w komentarzach. Dla podpowiedzi wam tylko powiem, że w zatoce tej znajduje się miasto Fethiye, a nasz ciapek stoi gdzieś tam. No, zaczyna się robić super atmosfera na tym miejscu. Wszyscy palą ogień, praktycznie wszyscy przed vanami. My też dzisiaj napalimy z George'em. Nazbieraliśmy pełną reklamówkę szyszek. Mamy trochę drewna i będziemy sobie siedzieli. O! Chłodno się robi, słońce tylko zajdzie, słuchajcie, masakra normalnie.
Nie, od dzisiaj razu. Nie jest tak zimno. No to nie wiem, może ciepło, bardzo jakiś zmarzlił dzisiaj jest. Ja się ubrałam ciepło, bo myślałam, że po zachodzie będzie od razu zimno, a wcale nie było tak źle. A jak widzicie, na kuchni stoją nasze dwa nowe czajdanki. W sumie to jest jeden, bo on finałowo będzie wyglądał w ten sposób. A tu jest woda, tu jest esencja. No i lejemy esencję, potem dolewamy wody. Ale to zobaczycie w którymś z odcinków. Żeby przygotować te czajniki do użytku, wyparzałem je około 5-10 minut dwa razy. Za pierwszym razem dodałem jeszcze kilka kropli soku cytrynowego. No i mam nadzieję, że już teraz są gotowe. Wodę trzeba wylać i któregoś pięknego dnia, prawdopodobnie jutro, zrobimy nasz pierwszy turecki czaj. Kilka słów jeszcze o naszej baterii. Pamiętacie, w ostatnim odcinku pod koniec powiedziałem Wam, że będę musiał jeszcze raz zamienić cele. Tak też zrobiłem. Bateria działa teraz super. Te ze środka cele dałem na zewnątrz baterii, czyli jedną na plus, drugą na minus, a te dwie słabe cele dałem do środka. Także naprawdę teraz super działa, bateria się w końcu naładowała dzisiaj do 100% i jestem bardzo zadowolony. Także tak to wygląda. Dzięki wszystkim za komentarze, naprawdę dużo mi pomogliście. Yeah, we coming. I just finish movie and I will come. Yeah. Yeah, we make a fire, yeah. We will be in 5-10 minutes. No, widzicie, już nas sąsiedzi na ognisko wołają. Także będziemy już kończyć tego vloga. Dajcie łapkę w górę, zostawcie jakiś ślad po sobie, napiszcie komentarz. No i widzimy się w środę. Dzięki wielkie, że jesteście. Hejka! Hej! No, można też od słońca ładować. Nie, chyba. No, on mówił, że można też na słońce. O! Można sobie tak jeszcze zmienić. Ale czadło nie odkryłaś. No to teraz będzie dyskoteka pana Jacka. Nie, to się to zmiera. A ciekawe, jak się przytrzyma.